Są to normalne igrzyska olimpijskie dla tych dzieci, ale oprócz tego jest mnóstwo dobrej zabawy, a podsumowując, to jest taki jeden dzień szczęścia dla tych dzieci, równie ważne jak leczenie przeciwnowotworowe. Jakbyście Państwo popatrzyli na buzię tych dzieci, to byście nie uwierzyli, że to są dzieci poważnie chore. Ja jestem po prostu zaszczycony, że Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową po raz kolejny może uczestniczyć i współorganizować to wydarzenie. Cieszymy się, że to wydarzenie się z roku na rok powiększa, że coraz więcej dzieci bierze udział w tych zmaganiach. Moim zdaniem sam udział w tych zawodach pokazuje, że one są zwycięzcami. Nie trzeba wygrywać, tylko po prostu trzeba brać udział, żeby zwalczać chorobę nowotworową. Ja jestem zaszczycony, że mogę tutaj być, wspierać ich i świadczyć przykładem, że choroba nowotworowa wcale nie przeszkadza w uprawianiu aktywności sportowej, a wręcz jest wskazana w leczeniu przeciwnowotworowym. Moi drodzy, jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom. Myślę, że to nie są tylko moje słowa, ale wszystkich. Wielkie, wielkie dzięki. Dziękujemy! Dziękujemy. Dzięki.